Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię rozegraną w internecie, tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika, a bohaterami tej partii był Anish Giri, nepalsko-rosyjski szachista, który od 2009 roku reprezentuje Holandię. Jego najwyższy ranking to 2798, czyli te 2 oczka jeszcze zabrakło do magicznego 2800. Bardzo silny arcymistrz czołówki światowej. Z kolei jego przeciwnikiem jest Magnus Carlsen, aktualny mistrz świata. Panowie grają w turnieju Championship Chess Tour Skilling Open. Jest to turniej, w którym brał udział Jan Krzysztof Duda. Niestety nie zakwalifikował się do fazy pucharowej. No cóż, życzymy Jankowi powodzenia, a my przechodzimy do partii. Anish Giri rozpoczął ruchem E4, Magnus Carlsen odpowiedział E5. No cóż, nie zaskakuje nas to posunięcie. Carlsen grywa E5, może nie często, ale grywa. Jest w tych schematach takich, powiedzmy, lustrzanych dosyć dobrym szachistą, bardzo dobrym technicznie. No to sobie zagrał E5. Może to jest taka strategia, któż to wie. C5 widzieliśmy u Carlsena bardzo często zresztą. Wybrał taką opcję, potrafi grać różne rzeczy. Skoczek F3, skoczek na C6, bronimy tutaj oczywiście pionka. Któż z nas nie gra takich pozycji? Goniec na C4 i widzimy, że mamy tutaj takie trochę włoskie schematy. W tym momencie Carlsen zagrywa goniec na C5. No rzecz jasna, normalna sprawa, wszyscy tak grają, z reguły początkujący, ale właśnie w czołówce światowej dosyć często ten wariant powstaje. Roszada ze strony tutaj Anisha Giri i skoczek na F6. Widzimy, czarne szybko wyprowadzają figury, zresztą białe też te figury wyprowadzą bez problemu. No ale tutaj ruch D3 zagrywa biały, no i widzimy, że broni tutaj po prostu pionka, goniec i ma szansę wyjść na G5. I teraz kwestia, czy wyprowadzimy tutaj skoczka, czy wybierzemy inny plan. Jak poszło? Zobaczymy. D6 zostało zagrane. No wiadomo, goniec musi być uwolniony. Naśladujmy mistrza świata, no moi drodzy, grajmy tak jak on. I posunięcie C3. No tak właśnie grają teraz w czołówce światowej. Często tutaj ten ruch jest widziany. Tutaj przede wszystkim jest zaplanowane na przykład granie B4, ruchu A4, żeby się na tym skrzydle troszeczkę rozepchać. Bardzo wiele partii rozegrał Jan Krzysztof Duda z Hikaru Nakamurą w tych wariantach. Przede wszystkim też C3 pomaga w zagraniu D4, przepraszam. No, takie schematy tutaj są oczywiście grane. Tutaj Carlsen zagrał ruch dobry. Jest to posunięcie H6. No cóż, ciężko byłoby, żeby w debiucie Carlsen zagrał ruch zły. No H6 przede wszystkim ogranicza gońca czarnopolowego, co jest słuszną uwagą i na taki ruch trzeba się przygotować. Oczywiście nie starajmy się grać tak H6 często, czy H6, czy A6. Wiem, że początkujący zawodnicy lubią takie posunięcia, żeby im tutaj te figury nie weszły na bok, no ale szachy są na tyle skomplikowane, słuchajcie, że w danych pozycjach te ruchy mogą być zbędne. W tym wypadku akurat ruch przydatny. Skoczek na D2, sprytne zagranie. To jest troszeczkę też plan z partii hiszpańskiej, dlatego że ten skoczek będzie może mógł przemierzać przez F1 i przez G3, ewentualnie przez E3. No zobaczymy, jak się to potoczy. Tutaj Carlsen robi po prostu roszadę, wieża E1. Widzimy takie schematy dosyć symetryczne, chociaż nie do końca, bo skoczek wyszedł, a tutaj na tym miejscu stoi pionek i posunięcie teraz dosyć ważne i istotne, jest to ruch A5. Moi drodzy, taki ruch zawsze się przydaje, żeby zabezpieczyć taki ruch B4. Oczywiście tutaj białe mogłyby spróbować zagrać B4, to wtedy musiałby zagrać goniec na B6 i po ewentualnym ruchu A4 mamy taki ruch na przykład A5. Ten goniec nam nie ginie, to są też takie normalne schematy, ta struktura pionków po prostu na hetmańskim się już utrwala i stabilizuje. No cóż, tutaj plan był inny, czyli wieża E1, A5, żeby, jeszcze raz przypomnę, nie było B4 i skoczek się przetransportował na F1. No i Carlsen teraz postanowił wyprowadzić ostatnią figurę do gry. Ja mówię ostatnią, czyli lekką ostatnią, tak? No bo wieże i hetman są to figury ciężkie, które wyprowadzamy może nie na siłę od razu, tak? Nie ma może takiej potrzeby w danych pozycjach. W tej sytuacji goniec poruszył się na E6. Moi drodzy, jest to ruch bardzo ciekawy i dobry. No cóż, niektórzy pomyślą, że jak goniec wybije gońca i pionek wybije gońca, to te pionki tutaj na E6, E5 są zdublowane w centrum i nie wygląda to zbyt dobrze, ale przyjrzyjcie się, tutaj wyobraźmy to sobie, że te pionki stoją. Mielibyśmy trzy pionki uformowane. Wolna linia F dla wieży i goniec spogląda na punkt F2. No żyć nie umierać, jeszcze skoczek jak wtargnie na G4, to w ogóle byłoby pięknie. Także takiego ruchu się nie boimy, tym bardziej, że ten goniec jest dosyć aktywną figurą i chcemy tego gońca mimo wszystko wymienić. No tutaj goniec poruszył się na B5. Zauważcie, że białe w ogóle nie zbiły tego gońca, nie wymieniły gońca za gońca, tylko może planują wybić skoczka. No cóż, Carlsen również nie chce, żeby tego skoczka mu tutaj wybito, bo poszłoby BC i jakieś D4 i byłoby mocno nieprzyjemnie dla czarnych, bo te centrum byłoby bardzo silne. Tutaj Carlsen zagrywa skoczek E7. A to posunięcie jest jak najbardziej ciekawe, dlatego że skoczek ma szansę przemierzyć na G6 i próbować w ten sposób zagrywać w przyszłości. No może niekoniecznie, ale też tutaj skoczek pilnuje pola E5. No dużo jest możliwości w manewrach i w grze. Moi drodzy, D4. D4 poszło ze strony białych. No i teraz pytanie, co zrobić, bo czy wybić, czy odejść gońcem? No właśnie, to jest zagwozdka, no bo teraz jak wybijemy, to tutaj wybije pionek, mamy silne centrum z tempem, może jakiś D5 nam zaszkodzi, nie wiadomo, może E5, ciężko powiedzieć, tutaj myślę, że białe się po prostu rozgrywają. Carlsen, moi drodzy, zagrywa zaskakujący ruch i to jest goniec A7. Właśnie zastanówmy się, dlaczego goniec się cofnął i zostawił tego pionka bez obrony, bo widzimy, że tutaj bije pionek i skoczek bije na E5. No właśnie, pionek mniej ze strony czarnych tu się szykuje. No ale czy to do końca tak będzie wyglądało? Sprawdźmy. No pionek wybił tego piona na E5. No i teraz Carlsen nie wybija oczywiście na E5, tylko wtrąca posunięcie. Uwaga, skoczek G4. Tak swoją drogą bicie tutaj na E5, przepraszam, bicie na E5 też wchodzi dla zainteresowanych. Proszę sobie pogrzebać. Ja tutaj spróbuję przeanalizować praktyczne posunięcia, a ten ruch jest całkiem dobry, dlatego że są groźby. Grozi bicie na F2. Zauważcie, goniec również tutaj strzela. A jak na przykład będzie odpędzenie skoczka, no teraz nie można odpędzić skoczka oczywiście, ale chodzi o to, że jak tutaj będzie obroniony pionek na przykład takim ruchem, no to zawsze później jest opcja wybicia na E5 i nie tracimy pionka. Co by było na przykład jakby pionek wybił na D6, tak powiedzmy z tempem, czy to w ogóle wchodzi atakując tutaj skoczka? Niestety ten ruch jest zły. Szukamy odpowiedzi. Myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. Goniec wybiłby na F2, król H1 i wybijamy wieżę. Zauważcie, że nie można wybić tego skoczka, gdyż hetman jest niebroniony na D1. No to nie przechodzi, dlatego też tutaj białe zagrały posunięcie goniec na E3. No ten ruch troszeczkę mi się nie podoba dla białych, dlatego że skoczek może swobodnie wybić, no ale taki był chyba cel białego za cenę tego pionka, więc tak poszło i skoczek od razu rąbnął tego gońca, skoczek wybił na E3 i pionek wybił na E5. No i właśnie skoczek tego pionka dziabnął. No i jest pionek mniej u czarnych. O co tutaj chodzi? Czy Carlsen podstawił pionka w debiucie? Nie, moi drodzy, nie podstawił, to jest wszystko zamierzone, rzecz jasna, no za prosto by było, gdyby mistrz świata w taki prosty sposób tracił materiał. On tutaj zyskuje fajną inicjatywę i zaraz nam ją tutaj pokaże. Zobaczcie, skoczek na G6. Pierwszy ruch, który pokazuje tą inicjatywę. Zobaczcie, bo skoczek jak wybije na G6, pionek wybija i zdwaja tu pionki. Wprawdzie otwiera wieżę, ale ten pionek będzie wolny. No, takie granie w szachy to jest naprawdę poziom znakomity. Tutaj jeżeli skoczek by odszedł na przykład na F3, no to gramy hetman F6 i fajnie to wygląda z następnym wieża D8. Inicjatywa spora, skoczek na F4 może skoczyć i może być dosyć niebezpiecznie, gdy czarnopolowy goniec zostaje bez gońca tutaj czarnopolowego u białych. Nie ma po prostu przeciwnika. A jeżeli na przykład skoczek w tym momencie by zagrał na D3, no to moi drodzy, w tym momencie mamy bardzo dobre posunięcie hetman G5 z bardzo niebezpiecznymi groźbami, na przykład skoczek H4, no i ta inicjatywa dalej po linii D również by istniała, więc no ruchy niby naturalne, a dające dużo możliwości. No po tym posunięciu Anish Giri przyjął tego skoczka, pionek wybił i hetman wybił na D8, wieża wybiła na D8. Jak ocenić tą pozycję? Otóż wyobraźcie sobie, że pozycja jest, no dobrze, jest równa, totalnie równa mimo straty pionka, ale ludzie, którzy grają tą pozycję, są tylko ludźmi, mimo że szachowo zaawansowani na najwyższym poziomie, ale oni się mylą, ludzie się mylą, moi drodzy, i tutaj bym rzekł, że Carlsen począł inicjatywę po prostu. Zauważcie, że nie można też wymienić tutaj tego gońca, co by było dla białych na wielką korzyść, bo tutaj ten pionek jest celowany przez wieżę i przez gońca, więc no nie można wymienić, bo wymieniamy, skoczek wymienia i tam na f2 pada. Wieża zagrała na e2, no to jest posunięcie, które zagrać należy, dlatego że wieża wchodziła na d2 i tam się robiło bardzo gorąco z atakiem na pionki, f2, b2 i f2, więc wieża e2 zagrać trzeba. Co by było na przykład, jakby wieża zagrała na d1, bo taki ruch się oczywiście też narzuca. No tutaj, moi drodzy, Carlsen miał przygotowane na pewno zagranie takie. Bicie na a2. Zauważcie, że goniec c4 również w tym momencie no nie przechodzi. Tutaj trzeba byłoby najpierw wybić wieżą na d8, wieża d8 i teraz goniec c4. Na przykład wymiana. To są takie ruchy upraszczające grę, ale czy one pomogą białym zachować no remis, tak? Czy wygraną, bo jest pionek więcej, teraz już jest porówno, ale posunięcie b5 wchodzi. Jeżeli skoczek bije na a5, pion więcej u białych, to zobaczcie, wieża d2, niesamowita siła wieży i gońca w końcówce. Tutaj na f2 strasznie to wygląda i przede wszystkim kolejny pionek jest do wzięcia. Ten pionek tak szybko niestety nie ucieka, król go zawsze zatrzyma, w razie czego. No i ta pozycja jest po prostu przegrana dla białych, technicznie przegrana. Na wyższym poziomie to jest dosyć łatwe. Tutaj wieża f1 musiałaby zagrać, wieża b2 i jest akcja tutaj tymi pionkami do przodu. Wieża z gońcem po prostu świetnie współpracują. Można też próbować tego pionka zdobywać i spróbować zrobić dwa wolne piony. No takie zagrania tutaj byłyby możliwe. Dlatego też wieża E2, na wieża E2 zdecydował się Anish Giri. W tym momencie Carlsen gra już dosyć konkretnie. Nie wiadomo do końca, czy to jest dobre posunięcie, ale udało się tutaj zrealizować, powiedzmy, pewien plan wtargnięcia do obozu przeciwnika. Bicie na E3 i teraz, moi drodzy, w partii nastąpiło bicie pionkiem, co nie jest niestety najlepsze dla białych. Przede wszystkim tutaj białe mogły wybić pionka na E3 wieżą. Wieża by na przykład wtargnęła na d2 i wieżą gramy na e2, żeby bronić przede wszystkim tutaj pionka b2. No i na przykład tutaj zdwajamy wieżę. Wygląda solidnie, ale zauważmy, że białe mają pionka więcej. Król na przykład by poruszył się na f1. Dalibyśmy na przykład szacha. To są takie ruchy, które mogłyby nastąpić i tutaj wieża E1, wieża D2. Można się godzić z remisem, bo wieża by wróciła na pewno na E2, żeby pionka bronić. Absolutnie żadne granie pasywne. Przy okazji tutaj wisi pionek, więc trzeba grać w ten sposób. No i po wymianie tutaj wieży wisi pionek też. No to jest pozycja po prostu remisowa. Tutaj czarne musiałyby powtarzać ruch wieżą. No tak Anish Giri nie zagrał, nie wiadomo dlaczego, może czuł, że ma szansę na wygranie tej pozycji. Carlsen może też taktycznie w turnieju remis z czarnymi chętnie by tutaj przyjął. No cóż, ale poszło bicie pionkiem i teraz, moi drodzy, pojawia się majstersztyk w końcówce mistrza świata. Jest pion mniej i kwestia, jak wykorzystać słabości tutaj tych pionków, jak wykorzystać wolne linie wież. No generalnie wolna linia na F niewiele daje, ale linia D daje bardzo dużo, bo tu jest opcja wtargnięcia w przyszłości tą wieżą na D2. No i teraz zauważmy, jak Carlsen wykorzystuje tutaj przewagę. Przewagę w rozwoju figur i ustawieniu struktury pionków oczywiście. Goniec na A4 się poruszyły białe, król E7, czyli król po prostu zmierza do centrum. H3 ze strony Giriego i tutaj widzimy, że nie pozwala wejść gońcowi. Goniec z kolei jest zainteresowany tutaj polem C4, wieża C2, moi drodzy, i wieża wtargnęła na D3. No zobaczcie, atak na pionka jest konkretny, po prostu. Wieża broni tego pionka, rzecz jasna, i król zmierza ładnie na pole D6, może żeby się ustawić na E5. Tutaj goniec zagrywa na B3 i teraz pytanie, czy wymieniamy gońce. No nie, nie wymieniamy gońce, nie wymieniamy gońców, tylko zostawiamy tego gońca. Ten goniec będzie aktywną bardzo figurą, która się przyda w końcówce. Widzimy, że ten goniec po prostu nie ma żadnej roboty konkretnej. Nic dobrego tutaj nie robi, nie pomaga białym w obronie. Wieża z C na C1 zagrywa Anish Giri i król zagrywa na E5. Wieża z C na D1. Taki był plan, żeby tę wieżę wymienić. Zauważcie, że tu czarne swobodnie mogłyby za chwilę tego pionka odbić, ale się z tym nie ma co śpieszyć. Tutaj przede wszystkim trzeba obronić wieżę. Wymiana tych wież nastąpiła. Przepraszam najmocniej, wieża nie zbiła na D3 koniec końców, tylko zbił goniec. Mój błąd, goniec wybił na D3. Jeżeli tutaj na przykład wieża by zagrała na D1, no to oczywiście królem zbijamy pionka i kolejnego mamy ochotę zbić. W partii nastąpiło król F2. I teraz, moi drodzy, czy bić pionka na E4? Otóż bicie pionka na E4 na przykład gońcem spowodowało to, żebyśmy na przykład zagrali, powiedzmy, goniec D1. Przepraszam, tak, dobrze mówię, goniec D1 z planem na przykład goniec F3. No, końcówki są dosyć skomplikowane, trzeba ostrożnie grać, ale Carlsen, moi drodzy, tutaj się już może tym pionkiem nie zajmujmy, nie ma potrzeby zbijania tego pionka. Carlsen zagrywa wieża D6. On w ten sposób wyczekuje na ruchy przeciwnika i wzmacnia swoją grę. Zobaczcie, są fajne opcje szacha, a przede wszystkim na B6 są też dobre opcje, żeby tam się dostać do pionka B2. To jest taki ruch bezpieczny, bo zawsze w końcówkach sobie trzeba zadać pytanie, gdy na przykład jesteśmy stroną, która ma dużą inicjatywę. Zadać sobie trzeba takie pytanie, co ma zrobić przeciwnik, żeby nam zaszkodzić. No właśnie, tutaj za bardzo nie ma jak szkodzić. Goniec zagrał na D1 z planem zapewne F3. Goniec poruszył się na C4 i teraz nastąpiło B3. B3 z atakiem na gońca, rzecz jasna. I moi drodzy, tutaj mamy ruch oczywiście wtrącony i potrzebny. Wieża na D2 z szachem. Trzeba to zagrać, wykorzystać tego gońca, który jeszcze działa na diagonali. Król poruszył się na G3. Tutaj jeśli byśmy się zasłonili gońcem, no to myślę, że no powiedzmy goniec A6. No pozycja przede wszystkim jest bardzo trudna. Może nawet goniec E6 zagrać i z opcją wybicia tamtego pionka. No po prostu... Białe się bronią bardzo pasywnie i to nie wygląda dobrze. Biały szuka aktywności. No tutaj goniec powrócił spokojnie na E6. Wszystko ładnie działa. Widzimy, że nie można wieżą zagrać, bo wisi goniec. Wieża poruszyła się na F1 i po prostu dzieją się teraz po tych wszystkich manewrach rzeczy takie, że czarne zbierają żniwo. Goniec zagrał na G4. No i czy wymieniamy gońca, moi drodzy? Nie, absolutnie. Poszło bicie na B3. Przypuszczam, że tutaj była mała podstawka, chociaż z drugiej strony groziła wieża A1 ze związaniem tutaj tej wieży, jeszcze jak stał goniec na D1. Wieża poruszyła się na F8. No tutaj białe szukają przede wszystkim aktywności, to jest dosyć zrozumiałe. Król zbił tego pionka w końcu na E4, wieża C8 na piona, król zbił na E3, wieża zbiła na C7. Słuchajcie, tutaj oczywiście ruchy czarne mogły wykonywać dokładniejsze, ale te ruchy, które są wykonywane, też prowadzą tutaj do zwycięstwa w tej końcówce. Goniec D5. Widzimy w tym momencie, że czarne mają dwa pionki więcej. Wizualnie jest jeden pionek więcej, bo 1 na 2 i tutaj też 2 na 3. No cóż, goniec D5 tutaj ładnie broni na B7. Goniec zagrywa na F3. No i teraz kwestia policzenia, czy wieżówka nasza jest wygrana, ocenienia pozycji. Oczywiście wymieniamy tego gońca, nie ma innego wyjścia. I w tym momencie wieża B2 z obroną pionka jakże ważnego. Wieża zbiła tutaj na G7, bo no kontrę jakoś próbować trzeba łapać. I teraz wieża zagrała na B6. Moi drodzy, jest to ruch bezpieczny taki mistrza świata. Widzimy, że Carlsenowi wystarczy jeden wolny pionek, jeden pionek więcej, żeby partię zwyciężyć, ale myślę, że ten ruch też szybko wygrywa i zobaczmy sobie, jak to by mogło nastąpić. Tutaj wieża by mogła zbić pionka i oczywiście idziemy szybko A3. Wieża mogłaby dać szacha, król na D3 na przykład, wieża E8, żeby tego pionka z tyłu tam atakować, A2 by nastąpiło, wieża na A8 jest nieuniknionym posunięciem, no i król na C3, widzimy, że na przykład po F4 król zagrywa na B3 i po F5 wieża B1, nie ma co zbierać, wieża zawsze zdąży po tego pionka, a tutaj dorabiamy hetmana. No tak nie poszło, Carlsen postanowił zagrać, no tak troszeczkę bezpiecznie, może było tutaj mniej czasu troszeczkę, pion obroniony, nie dający żadnych szans praktycznie, C4 nastąpiło, król się zbliża do pionka, wieża C7 z obroną tego piona, ale Pamiętajmy, że mamy tutaj pionka wolnego, poszło C5, wieża poruszyła się na A6. Teraz to jest taki ruch już dosyć konkretny, bo oddajemy piona, który jest teraz nieważny, gdyż zbijamy tutaj i zobaczcie, że mamy tutaj dwa pionki na dwa pionki, a ten pion już prawie dochodzi. I sprawdźmy, wieża C7, król poruszył się jeszcze na B6 i wieża na C1. Tutaj pionka dociskamy jak najwyżej. Nastąpiło H4, A2, wieża A1, moi drodzy, i wieża A4. Ten ruch jest dosyć ważny, odcina króla. Pamiętajcie, nie dajemy szans żadnych przeciwnikowi, jeśli jesteśmy taką stroną już, która atakuje, bo tutaj wielu z nas pewnie by chciało iść tym królem bardzo szybko. Nie ma takiej potrzeby. Zauważcie, że po F4 tutaj Carlsen jeszcze zagrywa H5, stabilizuje pionki na skrzydle. To jest bardzo ważne, żeby nie dać jakiejś kontry na przełamanie pionkami. Król poruszył się na F3, król C5. W tym momencie jeszcze król może w tą stronę iść albo w tą. Król na E3 i król D5, król F3 i król E6. Moi drodzy, białe się poddały. Tutaj nie ma co grać, po prostu grozi zagranie królem na F5 i zbieranie kolejnych pionków. Tego oczywiście nie musimy oddawać, trzymać go na zawsze. Kompletnie przegrana pozycja. Gratulujemy Magnusowi pięknej techniki w końcówce. Myślę, że końcówka dosyć pouczająca na grę z inicjatywą. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. No pozdrawiam, cześć.